W przypadku, gdy dzielimy potęgi o tych samych podstawach, to musimy zapamiętać, że wykładniki potęg, czyli te dwie liczby trzeba od siebie odjąć. Więc pierwsza rzecz, przepiszmy podstawę potęgi, następnie zapiszmy to odejmowanie, i już widzimy, że liczba pi skróciła się, zredukowała się do zera, i zostało 5 do potęgi trzeciej. 5 do trzeciej zamieniam na 125 i gotowe.